Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na porządki u kogoś. Zaczniemy od kuchni, która prezentuje się właśnie tak. I to są takie porządki po wyprowadzce. W zasadzie nawet nie tyle po, co w trakcie wyprowadzki. I miałam tą możliwość, że mogłam na przykład okna umyć sobie wcześniej, ale pokazuję to połączone razem z czyszczeniem kuchni, żeby to po prostu miało jakąś taką sensowną całość. I tutaj zostałam poproszona przez właścicieli, żeby firanek nie ściągać na to mycie tych okien. One zostały ściągnięte później, gdy czyściłam wszystko w środku. I do ram używałam płynu uniwersalnego Astonish z wybielaczem. Ja zawsze staram się Wam w opisie dać linki do wszystkich rzeczy, których używałam podczas sprzątania. Natomiast szyby najpierw przejechałam parownicą z tą taką końcówką typową do okien, a później psikałam wodą i ściereczkami do szyb. Ja akurat od, no już myślę, że około 2 lat używam praktycznie zawsze z firmy Eclot i uważam, że to są jedne z najlepszych ściereczek i powiem Wam, że mam je od 2 lat i nic się z nimi nie robi. Cały czas są dokładnie tak samo skuteczne jak na początku, gdy kupiłam. I tu jeszcze Wam powiem, dlaczego nie przesuwałam sobie tej firanki z jednego boku karnisza na drugi, ponieważ ona była, no, dość trudno się ją, powiem Wam, przesuwało na boki. I stwierdziłam, że ja po prostu nie mam czasu na to, żeby jeszcze gdzieś tam toczyć jakieś walki z firanką, więc została już w tym miejscu, mimo że, no wiadomo, że trochę utrudniało to mycie tego jednego skrzydła okna. I przechodzimy do sprzątania już kuchni w środku. Zaczęłam od szafek, jak widzicie tutaj praktycznie wszystkie szafki już były puste, tam niewiele rzeczy zostało, ale te rzeczy, które już były w szafkach, to mają zostać. I tutaj również używałam tego płynu z Astonish i muszę Wam powiedzieć, że bardzo go polubiłam. Nie ma absolutnie jakiegoś mocnego zapachu, mimo że jest z wybielaczem. A jeśli były jakieś takie plamy, które nie chciały łatwo zejść, to pomagałam sobie magiczną gąbką, która bardzo, bardzo przyspiesza pracę, a tutaj akurat podczas tego sprzątania wszystko, co przyspiesza pracę, było na wagę złota. Tylko pamiętajcie, że zawsze sprawdzamy na jakiejś niewidocznej powierzchni, czy możemy czegoś użyć. A jeśli chodzi konkretnie o magiczną gąbkę, to używamy jej bardzo delikatnie, nie trzemy mocno, bo wtedy po prostu możemy zniszczyć sobie powierzchnię czyszczoną. I'll
I'll put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. A do zmywarki wkładam talerze, które zostały przywiezione ode mnie ze strychu, więc były dość mocno kurzone. Dlaczego w ogóle tutaj znalazły się talerze ode mnie? Ponieważ będą tu mieszkały osoby, które nie mają kompletnie nic, więc żeby chociaż na początek miały na czym zjeść, z czego się napić, to tak troszkę się kombinowało, żeby cokolwiek po prostu tutaj na początek miały. I w trakcie sprzątania przypomniało mi się, że zabrałam z sobą odtłuszczacz z Action z mydłem marsylijskim i muszę Wam powiedzieć, że rewelacja. Niesamowicie przypadł mi do gustu, cena też jest mocno zachęcająca, bo chyba niecałe 7 zł, więc jeśli macie możliwość, to jak najbardziej sobie wypróbujcie. Jeśli chodzi o piekarnik, to tutaj absolutnie żadnej tragedii nie było. W sumie całe szczęście, ponieważ nie wzięłam nic takiego mocniejszego na przypalenia z domu. Znaczy wiecie, no jakby była potrzeba, no to nie ma najmniejszego problemu, bo albo bym pojechała do domu, albo bym po prostu coś na szybko kupiła. Ale tutaj świetnie sprawdził się również ten odtłuszczacz z Action. Pomagałam sobie tą gąbką z Pepco, tym czyścikiem takim i oczywiście mój niezawodny nożyk do płyt indukcyjnych. Jedynie co nie miałam czasu na rozkręcenie drzwiczek, dlatego no nowi najemcy, jeśli będą chcieli, no to po prostu będą sobie to musieli już we własnym zakresie zrobić. I get stunned by your drum, I follow you.
filtry od okapu poszły również do zmywarki, natomiast resztę okapu czyściłam przy pomocy takich tych czyścików nasączonych mydłem, które są również dostępne w Action i ja je uwielbiam. Fronty przetarłam również tym odtłuszczaczem z mydłem marsylijskim, miękką stroną gąbeczki, następnie przetarłam to wszystko ścierką z mikrofibry i nic więcej te fronty nie wymagały ode mnie. Wszystko zniknęło, nie było żadnych śladów po palcach, żadnych tłustych plam, nie było nawet smug. Zauważyłam, że bardzo często zapominamy o czyszczeniu mebli od spodu, więc jeśli dawno tego nie robiliście, to przy najbliższych porządkach przetrzyjcie tam. Tutaj gdzieniegdzie również pomogłam sobie nożykiem do płyt. Na koniec wszystko przetarłam ściereczką do szyb. Wszystko to, co zostaje na blacie, przytarłam. Z tego tostera najpierw pozbyłam się wszystkich okruchów. Do tego typu czajników jak tutaj, to idealnie sprawdzają się właśnie ściereczki do szyb. I tu już możecie zobaczyć wyczyszczone filtry. Wkładam na miejsce. Zmywarka nie wymagała jakiegoś takiego czyszczenia większego, więc tylko przetarłam w zasadzie drzwiczki. Do przecierania takich frontów z połyskiem idealnie nadają się ściereczki z mikrofibry do szyb. I to jest kolejna rzecz, o której bardzo, bardzo często zapominamy podczas sprzątania, czyli to są te cokoły pod meblami. Crazy.
Również pamiętajcie o kratkach wentylacyjnych. I wreszcie mogłam też opróżnić lodówkę z jedzenia, ponieważ wiedziałam, że ono od razu zostanie przewiezione do nowego miejsca. Opróżniłam również zamrażalnik. I tak prezentuje się w środku. Wyciągam wszystko, a w zasadzie udało mi się tylko niektóre rzeczy wyciągnąć, ponieważ trzeba było najpierw tą lodówkę wysunąć, żeby drzwiczki otworzyły się do końca, wtedy dużo łatwiej wyciąga się te wszystkie szuflady, ale musiałam poczekać na pomoc, ponieważ no tak ciężka ta lodówka, że wsunąć ją wsunęłam, ale wysunąć się nie byłam w stanie. Większość tych rzeczy, które znalazły się pod lodówką, to jest zasługa kotów. I tutaj znowu w ruch poszedł ten odtłuszczacz z Action i czyścik do delikatnych powierzchni. Ten jest akurat chyba z Pepco albo z Kika. Tutaj oczywiście te wszystkie półki były umyte. I tak lodówka prezentuje się po. I teraz kolej na zamrażalnik. Driving narrow streets in a rusty car, leading to the sea, think we're getting close.
Do czyszczenia takiej lodówki, czy zmywarki, czy jak macie piekarnik tego typu, to również dwie ściereczki z mikrofibry, pierwszą wilgotną przecieramy, drugą na sucho i dzięki temu też nie mamy żadnych smug. Do zlewów wystarczyło, że użyłam płynu do mycia naczyń. Na koniec odkurzam podłogę. I na koniec mopem parowym czyszczę podłogę. Oczywiście tutaj listewki również były wyczyszczone. I powiem Wam, że w dalszej części mieszkania już sobie założyłam tą przedłużkę na tego mopa, a już w kuchni chciałam po prostu zrobić szybko już na gotowo, żeby skończyć przynajmniej to jedno pomieszczenie, które poprezentuje się właśnie tak. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że znaleźliście jakąś motywację w tym filmiku i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.